Dzień dobry, witam bardzo, to bardzo, bardzo serdecznie na pierwszym materiale Audio Ćwierk, nazwałem je pozytywnymi afirmacjami, ale powiem szczerze, że to jest chyba taki bardziej program, w którym będziemy rozmawiać sobie o, o życiu, o, o uczuciach, o może psychologii, nie wiem, jakby to jest pierwszy epizod, skąd mam wiedzieć, co się będzie działo w przyszłych. nie mam pojęcia, ale, ale ważne, zanim... Za... ojeju. Mam nadzieję, że się wyłączy klima, ponieważ mam włączoną klimę. Dzień dobry, e, witam bardzo, ale to bardzo serdecznie e, na pierwszym materiale z serii Audio e, To nazwałem ten odcinek pozytywnymi afirmacjami, natomiast nie mam żadnego pojęcia, czy to jest odpowiednie nazwa. Nie wiem, naprawdę nie mam pojęcia. Natomiast nazwałem ją, ponieważ, e, ponieważ chcia chciałbym, żeby to były pozytywne afirmacje. Naprawdę. E, Przeżyłem bardzo trudny czas w swoim życiu i pomyślałem, że potrzebuję zrobić coś takiego, e, jakby to powiedzieć z angielskiego, wholesome, takiego po prostu miłego, przyjemnego, tego po prostu, co mi sprawi przyjemność i coś, co będzie dla mnie e, czymś takim interesującym. Nie mam pojęcia, czy forma, jaką mamy dzisiaj, to czy ona zostanie na dłużej, czy. Czy ja w ogóle będę chciał to robić? Nie wiem, nie mam pojęcia. Natomiast, cóż, o czym będzie ten program? To jest program, w którym gadamy o życiu, o historii, o znaczy, historii, nie takiej historii, stricte historii, czyli o 1945 co się stało? Nie, nie. O historii, historii człowieka. Jednego, dwóch, tysiąca, nie wiem. Nie jakiejś historii, po prostu. Jakiejś takiej opowieści bardziej w tą stronę, jakiejś takiej przygodzie, jaką jest, jest życie, o, o depresji, na którą się leczę. O wszystkim, co mi przyjdzie na myśl. Taki mój, taki mój projekt, żeby poczuć się dobrze i żeby zastanowić się nad swoim, nad swoim życiem może troszeczkę. Ogólnie mam taki plan, żeby to troszeczkę połączyć z asemero, podobnymi rzeczami. Natomiast traktuję to trochę bardziej jak podcast. Nie wiem, taki relaksacja, takie po, takie po prostu spędzenie miło czasu. Nie wiem, z, będę próbował robić jakieś rzeczy. Jeżeli macie jakieś sugestie, to, to możecie napisać w komentarzach. O ile będziecie mieli, bo jak będziecie nie mieli, to będę usuwał, bo no bo nie potrzebuję miłych komentarzy. Powiem szczerze, prowadzę inny kanał o ksywce, tak online, i tam każdy może pisać wszystkie niemiłe rzeczy, jakie chce. chcecie tam pisać niemiłe rzeczy, to piszcie. To jest takie miejsce, gdzie sobie niemiłych rzeczy nie, nie, nie piszemy, bo mm, no po, po co? Jakby jest dużo miejsc z niemiłymi rzeczami. Może skupmy się na rzeczach, które są miłe i które są fajne. Mam nadzieję, że docenicie to, że to jest moja koszulka i to jest okładka magazynu Presto, bo, bo chciałbym trochę czytać magazyny tutaj i trochę patrzeć o nich i, i sprawdzać i, i oglądać i, i psychologia i. Tak, tak wiecie, różne rzeczy robić, nie wiem. Nie wiem, czy to, to ma sens, czy ktoś to potrzebuje. Być może być może po prostu ja tego potrzebuję i, i powiem szczerze, wystarczy mi. Wystarczy mi, jeżeli jestem jedyną osobą, która tego potrzebuje. Ponieważ ponieważ potrzebuję, i tyle. Ale zanim zaczniemy, chciałbym wam powiedzieć, że przygotowałem sobie kawkę. O, tutaj patrzcie, taką kawkę taką o. Pokazałbym mam do góry, ale kamera tak ustawioną, żebym wylał po prostu. To jest Espresso, które zrobiłem. A dokładnie to mój automat zrobił. Cały czas się próbuję przekonać do tego, żeby, żeby jakieś takie rzeczy robić bardziej manualne, ale, ale na razie się dopiero uczę. Ale staram się, żeby po prostu moje życie trochę spowolniło. Poczułem też potrzebę, że mam ochotę na świeczkę. Więc mam świeczkę e, Villa Vermanos od 884 roku, więc bardzo stare widać, nie mam nadzieję, że dobrze. Fig and Amber, więc e, trochę był używany, więc, więc jakby coś to, to był używany. Tu coś jest naklejone, co to jest? to odkleić? Co tam jest napisane? Jak to odkleję, to co się stanie? A, nic się nie stanie, po prostu nie będzie. Nie będzie etykiety, będzie tylko numerek. Okej okay. No dobrze. Odpalmy. E, żeby nie było. Żeby nie było, że nie odpalam. Tą, taką zapalniczkę, no nie jest zbyt fancy, naprawdę. Właściwie prawdopodobnie powinna być ona jakaś, nie wiem, drewniana? Czy... Ale drewniana zapalniczka, to trochę jakby chcieć, spłon żeby spłonął cały twój dom. No nie wiem, nie wiem, uczę się dopiero. o nadzieję, że nie spłonie mi cały dom. Był naprawdę wdzięczny, by mój dom nie spłonął, więc, więc jakby zobaczymy. Eee, więc tak, w ramach takiego pierwszego epizodu, chciałbym wam tutaj wyjaśnić, co się dzieje w ogóle na obrazie. Eee, podłączyłem moją kamerę, którą normalnie używam do. Niczego nie używam tak naprawdę, bo ja ani na streamie, ani na czym nie pokazuję z Twojej twarzy. Z własnego komfortu. Ale chciałbym Wam opowiedzieć, kim ja w ogóle jestem. I jestem Mateusz, Mateusz Papis. Od 11 lat siedzę na YouTubie i nagrywam swoje giereczki, i gadam sobie na tych giereczkach. I od jakiegoś czasu poczułem, że... Poczułem, że chyba ważniejsze dla mnie niż granie w gry, lekko mówiąc nawet, ważniejsze jest dla mnie to, żeby... Żeby po prostu dobrze się bawić, rozmawiając z ludźmi. I wtedy poczułem, że... To jest dla mnie ważniejsze, i tak trochę szukam miejsca dla siebie, żeby móc po prostu coś pokazać nowego, coś pokazać innego, jeżeli chodzi o, o internet, i trochę może wskazać odrobinkę, inne podejście w tym wszystkim. Natomiast nie wiem trochę, czy, czy robię to dobrze, powiem szczerze. Natomiast kim jestem prywatnie? Jestem bezrobotny. Od trzech czy czterech miesięcy już. Jestem bezrobotny. Przez ostatnie trzy lata pracowałem w jednej firmie, tej samej. Przeprowadziłem się 3 lata temu do Niemiec, gdzie dotychczas no, cały czas mieszkam. I, I bardzo dobrze mi się tu żyje. Mam wiele przemyśleń na temat tego, jak, jak się żyje za granicami. Na pewno otworzą mi to oczy na wiele tematów, w których być może nie tutaj będziemy o tym rozmawiać, a może będziemy. Nie wiem, w sumie jeszcze nie wiem, nie, nie myślałem o tym. Natomiast głównie dlaczego, co, co mnie zmotywowało, żeby żeby tak trochę jakby zmienić swój kierunek życia. Wtedy, kiedy 4 miesiące temu, plus minus, kiedy zostałem zwolniony. Zostałem zwolniony z tego powodu, że nie wstawiłem się w pracę. Znaczy musiałem szybko wyjechać z mojego domu, w którym mieszkam, w Niemczech do mojego lekarza psychiatry w Polsce, ponieważ potrzebowałem leczenia, jeżeli chodzi o moją depresję i moje bardzo złe samopoczucie. Bardzo. Skracając temat. moją pracodawcy to niestety się nie spodobało, co rozumiem, nie obwiniam go za to. Natomiast, niestety, zwolnił mnie dysyminarnie za to, że się nie wstawiłem w pracy, co bardzo źle wpłynęło na moje samopoczucie i na moje ogólne poczucie wartości i moje zdrowie psychiczne. No jeżeli jesteście pracodawcami, raczej nie polecałbym zwalniać ludzi, którzy mają choroby związane z psychiką, ponieważ nie wiem, chyba, chyba nie ci nikogo, to ma choroby, bo, bo nie jest to okej, okay, nie jest to fajne. Ludzie, ludzie trochę potrzebują wsparcia, chyba zrozumienia, mam wrażenie. Natomiast natomiast, kurczę, przez te trzy lata bardzo wypaliłem się w tej pracy. W sensie zajmowałem się produkcją elektroniki, zajmowałem się przygotowywaniem prototypów, Płytek PCB, czyli takich płytek elektronicznych, jak na przykład jakieś płyty, płyty główne do urządzeń produkcyjnych, czy do kamer obsługujących między innymi produkcję rolną. No, takie sprzęty elektroniczne. Jest to praca, która nie jest tak bardzo powtarzalna, ale jest bardzo powtarzalna. Raczej, raczej pętla jest ta sama, że tak relatywnie. Większość czasu spędzamy na tym, żeby przygotować projekt, przygotować prototyp. Ewentualnie, jeżeli prototyp się przyjmie i nie będzie poprawek, chociaż zazwyczaj poprawki są, no to zaczynamy produkcję i to, to, to jest taka rutynowa sprawa. W sensie tak, ona ma różne sytuacje, różny przebieg, jeżeli chodzi o, o działanie, ale w gruncie rzeczy jest dosyć, lekko mówiąc, powtarzalną sprawą, więc. Odczuwałem wypalenie. Bardzo dużym wpływ na to, że czułem się taki, może trochę nieosamotniony, ale trochę taki odseparowany, to jest to, że mieszkam w Niemczech, ale nie umiem dobrze niemieckiego, więc to bardzo mocno utrudnia mi funkcjonowanie w tym kraju. Nie powiedziałbym, że to jest, że to jest wina wina kraju, ani wina, wina moja, ani wina kogokolwiek. To jest taka trochę cecha po prostu, że. Postanowiłem pojechać na żywioł, i, i, i niestety chyba nie podołałem temu, żeby nauczyć się na czas języka w dobrym, dobrym poziomie. Biorąc pod uwagę, że mój angielski nie jest idealny, chociaż na pewno jest komunikatywny, myślę, że takie B2 e, może, może miejscami rozumienie na C1, chociaż nie mam certyfikatu, więc mogę tutaj. Raczej mogę przesadać. Natomiast to nie ma większego znaczenia. Natomiast uczę się angielskiego od 18 lat i z jakiegoś powodu pomyślałem, że skoro umiem już angielski, to, to łatwo mi pójdzie udać się niemieckiego. No i, i wbrew temu, co się często mówi, że, że jak się pojedzie za granicę, to się od razu umie inny język. No to, to tak, rzeczywiście, wiele rzeczy się łapie, ale, ale to na pewno nie jest tak, że się ten język od razu umie i od razu jest to, jest to takie łatwe do nauczenia się. Chyba, chyba po prostu nie. Natomiast może trochę nie o tym. Może kiedyś. Jakbyście byli zainteresowani, to dajcie mi znać, żebyście chcieli, żebym jakiś temat rozwinął. W każdym razie praca przez te trzy lata bardzo mi wypaliła. Staciłem chęć chodzenia do tej pracy. Każdy wieczór łączył się z moim taką, takim strachem, taką, taką wręcz fobią, takim smutkiem przerażeniem, że jutro rano znowu muszę wstać do pracy zawsze o tej samej godzinie, zawsze do tej samej godziny. Praca niemalże identyczna i bardzo przybijająca. Pewnie, pewnie wiele, wielu, wielu, wiele, wielu z Was ma taką sytuację, w której, w której odczuwacie, że wasza praca jest trochę bezcelowa. Pewnie mniej lub bardziej. Natomiast ja odczuwałem bardzo duże zmęczenie tą pracą. Raczej nie przez warunki w pracy, chociaż rzeczywiście szef, nie będę kłamał od początku. Nie, był to, nie była to osoba najbardziej chętna do zrozumienia mojej sytuacji, przez co na no, przykład często nie była skłonna na to, żeby pozwalać mi na dłuższy urlop. Jakby trochę nie rozumiejąc, że jakby wyjazd na weekend dla mnie do Polski to jest tak naprawdę 8 godzin jazdy, 8 godzin powrotu, 2 dni ulopu, czyli na 2 dni, czyli weekend, to jest tak naprawdę tracę cały dzień na niemalże transport, bo, bo tak, oczywiście 16 godzin to nie jest cały dzień. Ale po 8 godzinach transportu człowiek chce iść spać, więc jakby jadę idę spać. Posiedzę, jadę, do domu i w domu idę spać. Więc jakby to, jakby to trochę się mijało z celem. I jakby nie wiem, czy pracodawca powinien to zrozumieć. Kurczę, wierzę, że wierzę, że być może nie musiał tego zrozumieć. Trochę ja zdecydowałem, że wyjażdżę za granicę, ale z drugiej strony. Zapatrzeniając kogoś z zagranicy, raczej może powinno się zwrócić na to uwagę. Nie wiem, nie wiem. Trudno mi powiedzieć. Nie, nie chciałbym tutaj nikogo ocenić, bo, bo to zacznie taki jest mój cel. Żeby teraz powiedzieć: Oj, oj, biedny, biedny Mateuszek, a, a szef taki zły. Nie wiem, pewnie, pewnie punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Trudno mi powiedzieć: Nie o to mi trochę chodzi. Natomiast e, ostatnie kilka tygodni bardzo, bardzo źle sypiam. W sensie nie będę kłamał od czasu, kiedy przestałem chodzić do pracy. Psychicznie poczułem się dużo lepiej, w sensie naprawdę dużo lepiej. Nie czuję braku tej rutyny chodzenia do pracy. W przypadku osób, które znam, które miały podobną sytuację, wiele osób musiało szybko iść do byle jakiej pracy, bo bardzo źle się czuło. No rozumiem, dlaczego to się może stać, że, że szczególnie kiedy jedna z mojej bardzo ważnej osoby w moim życiu ma, ma cechę osobowości borderline, no, to ta rutyna jest bardzo potrzebna, żeby zachować to, zachować zdrowie psychiczne. W moim przypadku odbyło się to inaczej. W moim przypadku poczułem się dużo lepiej, taki wolny i taki szczęśliwy z tego, że dzisiaj rano, no rano to nie powiedziałbym, jest 16, to nie jest rano, chociaż poszedłem spać o po piątej, ponieważ nie mogłem zasnąć. Miałem, miałem jakieś takie koszmary i takie dziwne przemyślenia, bardzo dziwne przemyślenia, może kiedyś się. Nie mi podzielę, chyba nie teraz. Natomiast poczułem tak rano, slash o 13, jak wstałem, że mam potrzebę. Mam potrzebę, żeby uzewnętrznić się i trochę porozmawiać na inne tematy niż zazwyczaj rozmawiam to na streamach z gier. I postanowiłem, że hej, może jakieś takie pozytywne afirmacje. Bardzo fajne hasło, podoba mi się, bardzo lubię brzmienie, pozytywne afirmacje. Są takie pozytywne. Więc postanowiłem, że może ja też będę pozytywnie afirmował tutaj. Może, może ktoś tutaj też czuje, czuje pewien strach może codzienności, może taką rutynę i może potrzebuje, żeby posłuchać tego, co mówię. Nie, nie wiem, czy przez snem, czy nie. Dajcie mi znać, może udogadamy się, jakby to, jakby to robić, żeby mi to odpowiadało i wam też sprawiało przyjemność. No nie wiem, będę, będę eksperymentował na pewno. Na ten moment wymyśliłem coś takiego i. I mam nadzieję, że, mam nadzieję, że to będzie działało dobrze. Mam nadzieję, że się nic z tym nie stanie, i mam nadzieję, że, że jakoś tutaj się podzieje. No i co mogę jeszcze więcej powiedzieć o sobie? Postanowiłem, że chciałbym trochę więcej czasu poświęcić na to, żeby porozmawiać na takie tematy, zadbania trochę o siebie, takiego, takiego chociaż małego świętowania codzienności. I trochę celebrowania tego, że, że być może życie, które potrafi dać w kość, nie, nie musi zawsze takie być. I że może te, te, te wszystkie takie bodźce, które mamy wokół siebie, jak Netflix i, i seriale, które są takie pełne emocji, wybuchów, zdarzeń, dramatów, miłości, jakichś ekstremalnych emocji, że być może to być może to nie jest nasze prawdziwe życie. Być może. Nasze życie może być trochę wolniejsze, trochę spokojniejsze, może nasze życie e, może być inne i tak trochę chciałbym odpowiadać. Właśnie przygotowałem sobie rzeczy. Przygotowałem sobie magazyn Presto, e, przygotowałem sobie zny, magazyn Znak, przygotowałem sobie psychologię, no i to właśnie bardzo ważne, e, nie wiem czy mogę wam to pokazać. to jest magazyn, który jest delikatnie pogryziony. Został pogryziony przez mojego pieska małego, którego jakoś tak pod wpływem trochę, czy nie wiem czego, impulsu. Natomiast to tak nie taka impulsu, że o nie potrzebuję pieska, który mi poprawi humor. Bardziej pod wpływem impulsu, że zawsze chciałem mieć pieska i moja narzeczona też chciała mieć pieska i trochę... trochę baliśmy się odpowiedzialności i trochę nie robiliśmy tego, więc kiedy Także życie takie, takie się bardzo zmieniło pod wpływem tego, że, że straciłem pracę. To postanowiłem, że potrzebuję się czymś zająć i wydaje mi się, że być może piesek jest, jest fajną opcją. Ale piesek ma to do siebie, że jak zostawisz papier, to będzie miał ochotę gryźć, bo jest szczeniaczkiem i ząbki mu rosną, więc nie będę kłamał, byłem na niego zły, bardzo, bo chciałem, żeby te magazyny były ładne i Naprawdę ładnie wykonane. Lubię, lubię tą taką estetykę papieru i, i ten taki, taki po prostu taką przyjemność z obcowania z papierem. Lubię to. Więc przygotowałem Presto. Muzyka, film, sztuka. Intymność. W środku znajdziesz presto filmowe. Presto, Junior. Wytnij sobie zakładkę do książki. Ok będziemy sobie zadrabiać. Czytaj przez cały rok. Cena prenumeraty nie zmienia się i wynosi 59 zł. Dokładnej wpłaty. Prenumerata, imię, nazwisko, dokładny adres doręczenia. O. Muszę sobie, muszę sobie zarejestrować prenumeratę. A to jest, to chyba jest kwartalnik w takim razie, co? Bo no wychodzi na to, że to bardzo mało pieniążków są. Nie mam prenumeraty tej gazety. Kupiłem tak bardzo spontanicznie. Spodobała mi się ta okładka, jest bardzo przepiękna, w sensie nie znaczy mówię, że mi pasuje do koszulki, to jest, to jest, to jest mega, jaram się tym akurat, ale spodobała mi się, spodobało mi się ta, ta kobieta, w sensie takie spojrzenie, ten kontakt wzrokowy. Podobało mi się to po prostu, pomyślałem, że chciałbym taką gazetę czytać i, i trochę nawet nie wiem, o czym ta gazeta jest wcześniej. Wcześniej nie miałem z, niej, z, niej, z, niej, z nią kontaktu. Natomiast kiedy przeczytałem, że, że jest na przykład, jesteśmy połączeni z naturą na 28 stronie mogę przeczytać. Albo strefa silnych kobiet na 60 stronie, albo intymność. Kpis, uczuć, złam tabu, pożądaj 66 strona. Więc pomyślałem, że to bardzo fajne, bardzo, bardzo miłe to jest. I. Między innymi, na przykład, jest artykuł e, Intymność ciała. Jak kochają seniorzy? To naprawdę brzmi fajnie. W sensie jestem zainteresowany tym tematem. Chciałbym się dowiedzieć, bo często bogatelizujemy ten temat e, intymności seniorów. Wydaje mi się, że ta miłość jest ważna, ta bliskość. Na pewno. Chodź, weźmie. Ukrzyżuj i zbaw ode złego. Amen. Twoja strona. M. Imię, nazwisko do wiadomości redakcji. Uczę życie. Twoja strona. Bardzo fajne. Podoba mi się. Podoba mi się ten pomysł w ogóle. Takie trochę spowolnienie. Ja chciałbym po prostu spędzić z wami czas i zobaczyć więc mam, mam presto na nadrobienia. mam miesięcznik znak ucieczka od przebodźcowania. jak technologie zmieniają nasze procesy poznawcze czy internetowy detoks ma sens czego potrzebują osoby wysoko wrażliwe o wysoko wrażliwe eee, też chciałbym porozmawiać o książce o wysoko wrażliwych osobach wydaje mi się że to jest ciekawe to też może być fajne Moje zmęczenie nie jest tylko moje. Hmm. Choć może się wydawać, że nigdy nie byliśmy tak zmęczeni jak obecnie, wyczerpanie nie jest nowym terminem. Pojawia się regularnie, pod różnymi nazwami, odkąd ludzkość obserwuje własną kondycję. Zmieniają się jedynie winni. Bardzo ciekawe spojrzenie. Zobaczymy, co będzie się działo w tym, w tym artykule. Ale to, to kiedy indziej. To jest tak na spokojnie. E, tutaj mam psychologię. Ta, ten, 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 ten magazyn jest bardzo zdefraudowany. Jakby Tutaj jest ucięty kawałek strony. Tutaj, jakby widać, że pies nadgryzł. Jest to numer z. No, to znaczy To jest trzeci numer, więc nie wiem, to, to, jest, to jest chyba miesięcznik, tak? Newsweek, psychologia, to jest chyba miesięcznik, czy, czy to jest może kwartalnik, to, jest, to nie jest napisane, wiecie. Czy ja nie widzę po prostu? Mm, nie widzę. Ale to jest trzeci numer 2021, potencjalnie z marca w takim razie. Stary, ale, ale czy myślicie, że taki temat jak prawdziwie pewni siebie, dlaczego nie warto się zamartwiać, asertywność wzmacnia, trochę więcej czułości dla siebie, niska samoocena sabotuje związek, granice zdrowego egoizmu. Myślę, że te daty się mogły zastarzać przez te kilka miesięcy. Chyba nie. Chyba Musimy to nadrobić. Sprawdzimy to. Zobaczymy. O, psychologia to jest dwumiesięcznik. A tutaj mamy drugi numer, czyli w sumie, skoro dwumiesięcznik, no to ten powinien być z ma ma maja potencjalnie trzeci, a ten drugi z, z marca? Tak rozumiem? Styczeń, marzec, maj, tak? Nie? Nie wiem. Tu też kawałek strony ucierpiał. No jak mówię, piesek. Piesek zjadł. Mam nadzieję, że wam tu nie przeszkadza. Jeżeli wam tu przeszkadza, to. Możecie włączyć inny filmik. Ten magazyn przeszedł dużo. Przeczytałem go już kiedyś, ale chętnie wrócę do niego, ponieważ wydaje mi się, że, że warto. Kim jest współczesny mężczyzna? Jak go poznać, zrozumieć, polubić? To jest trochę to coś, co ja. To co mnie dotyka jako taki problem, że bardzo mocno poszedłem w takie poglądy. Po lewej stronie. W sensie jeszcze niedawno nie potrafiłem powiedzieć, że jestem lewakiem w żadnym wypadku. Natomiast tak często to słyszałem, że trochę jakby przywykłem do tego określenia. Ta, ta, ta szufladka mi trochę tak przyległa do mnie. Nie wiem czy słusznie, trudno powiedzieć, ale, mm, ale może kiedyś przejdziemy do tematu u, takich nalepek i szufladkowania ludzi. A natomiast y, trochę czuję się być współczesnym mężczyzną, który trochę sobie nie radzi z być mężczyzną. Jestem, jestem, jestem biały, jestem, jestem, jestem on. Trochę czuję się winny za to, że może nie ja, może też ja odpowiadam za, za wiele złego, które się dzieje na świecie i tak trochę też czuję taki, współodczuwam ból, który być może mogą odczuwać między innymi kobiety. To też jest trochę smutne, ale no cóż, tak czasem, tak czasem bywa, że gdzieś tam ten ból się dzieli. Nie? Hmm. Tutaj okazało się, że mam charaktery, ten sam numer, dwa razy. Podejrzewam, że to wynika z tego, że jeden kupiłem normalnie, a drugi zamówiłem w ramach prenumeraty. Tak mi się wydaje. Nie wiem, mam, mam dwie sztuki. Jakby ktoś chciał, mogę oddać, nie? nie potrzebuję, nie wiem. Odłożę, na... No, okay. Odłożę już na bok, okej? Okay? Natomiast co my tutaj mamy? Dobrze, co mamy w tych charakterach dostępny? A jednak mężczyźni płaczą. Jak ukrywają swoją wrażliwość, za czym tęsknią. Czasem mam dosyć swojego dziecka. Czy jestem złym rodzicem? Odpuść sobie. Nikt nie potrzebuje twojego perfekcjonizmu. Jomo, czyli radość z przegapiania. Co daje? Nuda. I myślenie o niebieskich migdałach. Trening zdrowego snu. O, ten trening, to muszę nadrobić, na pewno. Skąd czerpać siłę i odwagę, by wejść w niewiadome, kochać, szukać sensu i być sobą. To jest temat, który mega mnie irytuje, jeżeli chodzi o takie no, nie, nie, nie irytuje. Irytuje mnie to, że ja nie potrafię jakby trochę. Nie potrafię trochę być, być, być poszukiwaczem sensu. Trochę nie radzę sobie z tym, i czuję, że brakuje mi czasami tego sensu. Że się trochę brakuje mi poczucia sensowności w tym wszystkim. Hmm. Ale przejdziemy do tego. Samotność może pomóc dorastającemu człowiekowi rozwinąć skrzydła. Które pozwolą wysoko latać, ale tylko wówczas, gdy jego punktem odniesienia będzie solidna i stabilna baza, jaką daje więź z bliskimi. Hmm. Ciekawe, jestem, jestem ciekaw tego artykułu, ale to, to jak mówię, przejdziemy później. Nie czytałem jeszcze wcześniej Psychologia Nastolatka, powiem szczerze. Nie czytałem jeszcze. E, nie, nie nie, zdarzyło mi się. Dopiero zamówiłem. Dopiero zamówiłem prenumeratę niedawno, więc to jest mój pierwszy numer, jaki będę czytał. I delikatnie jest zalany, jak nie wiem, czy widzicie, jest taki. Chyba nie widać nawet. Jest delikatnie zalany takim żółtym płynem. Nie, to nie jest mocno. nie jest tak, że mój piesek Precelek zrobił siusiu na niego. W żadnym wypadku. To są jajka. No tak, no jakby... Zamówiłem tą prenuroldę do Polski, do moich rodziców i moi rodzice chcieli mi zrobić prezent i wysłali mi paczkę z tymi magazynami, ale również z jajkami. Niestety panowie z DHL-a, na pewno niespecjalnie, ale rozbili te jajka i wszystko było trochę upieprzone tym, tymi jajeczkami, ale, ale nic się stało, bo dalej można czytać i dalej jest OK, więc jakby nieważne jest to, jak, jak to wygląda. To ważne jest to, co sobą prezentuje. To chodzi o to właśnie, o czym mówiłem, o tą historię, którą chciałbym, żeby ten program ten Audio sobą reprezentował, więc kurczę, ale tego trochę więcej. Ehm, no i, ale, ale jak mówię, no chyba to nadrobimy w następnych przypa przypadkach. O, psychologia dziecka. Jak rozmawiać o lęku, odpowiedzialności, szkole, złości, bezpieczeństwie w sieci, prawach dziecka, odmienności, tolerancji, granicach. Jak używać języka bliskości, pytania uczą myślenia, dlaczego dzieci kłamią, znaczenie gestów i słów. Kontakt przez zabawę. Jak wyciągnąć dzieci z sieci. Co komunikuje obrażony rodzic? Hmm. Ciekawe to jest. I jeżeli ktoś z Was chciałby być częścią tego programu i chciałby ze mną spędzać ten czas i odczuwa taką przyjemność z bycia ze mną tutaj, to byłbym naprawdę wdzięczny, jakbyście napisali, że dobrze się bawiliście albo Niedobrze się bawiliście, albo nie wiem, cokolwiek napisali, żebyście powiedzieli, że jesteście. Byłoby bardzo mi miło. Ale jeżeli nie chcecie pisać i zostawicie kciuka w górę. Takiego wiecie tak o, takiego. Nie wiem, takiego o. W górę. W dół też może być, ale w górę raczej. To będę wiedział, że, że to może jest potrzebne dla kogoś więcej niż tylko dla mnie. Na pewno na pewno będzie to miłe. Ale jeżeli ktoś ma jakieś pytania, i niekoniecznie to jest miłe, ale nie jest jednocześnie niemiłe, no to przyjmę krytykę jak najbardziej, ale byłbym wdzięczny, gdyby to była krytyka bez przemocy. W przemocy pewnie będziemy jeszcze rozmawiać w innych częściach tego programu, ale nie dzisiaj. Dzisiaj to będzie, to będzie tyle. Powiem szczerze, więc. Cóż mogę powiedzieć. Bardzo mi miło, że ze mną spędzicie ten czas i następny epizod będziemy przeglądać sobie te gazetki i zastanawiać się nad tym, co moglibyśmy z tego wyciągnąć. Więc dziękuję bardzo za obecność i życzę wam miłego dnia, miłej nocy, miłego, miłego spania, miłego poranka, nie wiem, no piszcie może kiedy to oglądacie, bo nie wiem jak się mam żegnać ani, ani za bardzo witać coś nie wiem, ale dowiem się, dowiem się. To wszystko jest, no życie jest taką drogą i trochę tą drogę Rozpocząłem nową, więc dziękuję bardzo za obecność i życzę Wam miłego czasu wśród ludzi, którzy Was kochają. A jeżeli czujecie, że nie macie takiej osoby, no to pamiętajcie, że możecie tu sobie przykucnąć. Nie mogę obiecać miłości, ale mogę obiecać szacunek. I myślę, że tym zakończymy. Dziękuję. Bardzo za tą obecność i dobrze jesteście. Miło z Waszej strony. Cześć.